Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym poradniku do OBS Studio. Tym razem zajmiemy się nieco inną kwestią, a mianowicie dodawaniem tutaj scen oraz źródeł obrazu. Może na początek dodajmy sobie drugą scenę, żebyśmy mogli sobie w międzyczasie jakoś tam pomiędzy nimi przeskakiwać. Scenat to jest coś takiego, możemy zrobić naprawdę tego masę. Masę scen pod każdą grę, każda scena będzie wyglądała inaczej. W pierwszej scenie możemy ustawić sobie na przykład, to jest przykładowy taki mój ten. Jesteśmy w lobby, prawda? W lobby. Czekamy sobie na resztę graczy. W międzyczasie możemy ustawić sobie też tutaj jakieś tam ilość subskrypcji, już followersów, top donator, tam czat z naszymi widzami. Więc to jest nasza pierwsza scena. Czekamy sobie tutaj w lobby, ustalamy mecz, prawda? To jest nasza pierwsza scena. Przechodzimy do drugiej sceny, w której na przykład jest sama gra, bez żadnych alertów, tylko my i gra. Nic więcej, nic tam nam dodatkowego nie potrzeba na ekranie. Więc mam nadzieję, że to jest jasne. Możemy ustawić sobie naprawdę pod każdą grę inaczej. Pod CS-a też możemy sobie poustawiać, więc to są sceny. Każda scena może być inna. Do każdej sceny możemy się jakoś dopasować. Natomiast źródła obrazu to jest to, co będziemy pokazywać na danym ekranie, więc możemy sobie ustawić na przykład followersy, czy tak jak już wcześniej mówiłem, czas z naszymi widzami. Ja wam pokażę tutaj taki przykład, ja mam już wcześniej przygotowane takie już swoje, prawda? To jest na przykład moment, w którym czekam na przykład w takim lobby, czekam w CS-ie na graczy, na kolegów, żeby rozpocząć mecz, ale w międzyczasie nie chcę całego tego pokazywać, bo można jakoś urozmaicić sobie stream czy nagranie. Więc tak jak widzicie, tutaj mamy top donator, czas, chat oraz tam last followers. No i w międzyczasie też wyskakują followersy, jeśli ktoś w danym momencie nas śledzi, prawda? To mi się wydaje, że jest dosyć jasne i klarowne. Tak samo widzicie, przeszedłem ze sceny na scenę. Pod każdą scenę możemy sobie ustawić, każdą scenę możemy dostosować pod siebie. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo to jest chyba dosyć proste. Kolejna sprawa, czyli źródła obrazu, tak jak już mówiłem. Będziemy może lecieć po kolei, żeby wam to jakoś nie mieszać zbytnio w głowie. Browser Source, czyli jest to coś takiego, że możemy z danej strony ściągać jakieś informacje. Tak to mogę wytłumaczyć. Inaczej się chyba nie da. Dobra, dodajmy sobie tego Browser Source. I tak jak wcześniej wspomniałem, chcemy ustalić sobie na danej scenie jakiś czat. Na przykład, prawda? Wchodzimy sobie na naszą stronę Hitboxa, bo już wcześniej mówiłem, streamuję na Hitboxie, więc to niech będzie pod Hitboxa wszystko. Przepraszam. Teraz tak. Otwórz czat w nowym oknie. Kopiujemy sobie link tego czatu. To zminimalizujemy, nie będzie nam potrzebne. Wklejamy sobie to tutaj. Mamy link wklejony. To jest szerokość. Zmniejszymy sobie trochę, żeby nie był taki szeroki ten czat. Może niech będzie 500. O, proszę bardzo. Mamy jedną scenę, w której tutaj mamy czat. Jeszcze może przezroczystość da się tutaj zmienić? Nie, tutaj się nie da przezroczystości zmienić. W filtrach chyba? Nie, no ale dobra, omijmy ten temat. W pierwszym naszym źródłem obrazu na danej scenie, na tej pierwszej, jest czat. Chcemy dodatkowo jeszcze coś do tej sceny dodać. Kolejny akurat chciałem to wam pokazać. Mamy obraz, czyli jeśli na przykład nam jakiś mamy jakiegoś tam sponsora, który płaci nam tam jakieś pieniądze za wyświetlanie na przykład jego loga na naszym streamie, więc proszę bardzo, możemy też takie coś ustawić. Na przykład TG2A. W danej chwili ustawiamy sobie TG2A, jest ono taki bajer, kurde, jesteśmy fajnymi streamerami. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo to jest dosyć proste. Ciężko cholera się tłumaczy, to powiem wam. Ciężko, bardzo ciężko. Jeśli to się ma w głowie, to niektórzy mają dar do tłumaczenia, no ale ja nie jestem akurat chyba tą osobą, chociaż staram się jak mogę, naprawdę. Okej.
Obraz mamy. Kolejną rzeczą, jaką możemy sobie dodać, to jakiś pokaz slajdów, jakieś przeskakujące obrazki. Możemy tutaj dodać jeszcze jakieś inne, na przykład HyperX. HyperX nam płaci za to, że wyświetla nam się logo. Możemy pokaz slajdów ustawić i te loga będą się tutaj zmieniały. Z jednego na drugie, czy tam z jednego na drugie i trzecie, zależy ile ich ustawimy. Więc tego chyba nie muszę pokazywać. Przechwytywanie ekranu, czyli danego ekranu, który w tej chwili widzicie. W moim przypadku jest to cały ten pulpit. Proszę bardzo, pyk. Macie. To jest cały nasz pulpit w tej chwili. Przechwytujemy go. Więc... można to też w ten sposób zrobić. Przechwytywanie ekranu. Jeśli chcemy, tak jak w tej chwili pokazuję wam ten poradnik. W tej chwili przechwytuje mój komputer drugi ekran tego komputera, na którym teraz pracuję, więc to się wydaje też dosyć jasne. Co tu mamy w właściwościach? Nic nie mamy w właściwościach. No, możemy tylko jeszcze odznaczyć sobie, żeby kursora nie było widać. No ale przy takich poradnikach lepiej to zostawić, bo przecież wiadomo, trzeba widzieć, co się klika. Przechwytywanie ekranu mamy już dodane. Kolejnym przechwytywanie gry jest na tej samej zasadzie. Spójrzcie tylko, może na szybko odpalę jakąś grę, żeby Wiedźmin się dosyć szybko włączy, żeby mu pokazać, prawda? Przechwytywanie gry sobie ustawimy. Przechwytywanie gry, ok. No, musimy chwileczkę poczekać, żeby nam się ten Wiedźmin włączył. Jak na złość się długo włącza. La 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 la. No dobrze, może w międzyczasie przejdźmy. Nie, jest w porządku. Mamy Wieśka. Jest Wiesiek, prawda? Mamy tutaj tego Wiesława. I chcemy, żeby nasz komputer przechwycił sam obraz tej naszej gry. Więc wchodzimy sobie od początku. Gra musi być wcześniej włączona, pamiętajcie. Żeby program ją przechwycił, gra musi być wcześniej włączona. Więc przechwytywanie gry. Oh my goodness. Aplikacja pełnoekranowej. Konkretne okno. Aha. Bo widzicie, tutaj jeśli macie ustawioną aplikację w pełnoekranowej rozdzielczości, w pełnoekranowo macie włączoną aplikację, no ja w tej chwili żadnej nie mam, więc tutaj mi nic nie pokazuje. Ale jeśli przechwytuję konkretne okno, mogę sobie wybrać. Klient Lola, tak? No w zasadzie nie musiałem włączać tego Wiedźmina nawet. No ale dobra, widzicie, przechwyciło nam tego właśnie Wiedźmina. Proszę bardzo, mamy go tutaj. Zwróćcie też uwagę, że wszystko, co jest na górze, przysłania to, co jest na dole. Więc jeśli mamy na przykład jakieś mniejsze elementy, które chcemy, żeby one tutaj były widoczne, przestawmy na przykład tego. Wiedźmin jest na cały ekran, prawda? Więc musimy go trochę przesunąć w dół. Nie, poknociłem. O. Tak będzie najłatwiej wam to pokazywać. Czat. Też możemy czat ustawić. Możemy dodatkowo też kamerę, ale do tego jeszcze i dojdziemy. Więc mam nadzieję, że to jest dla wszystkich tutaj dosyć klarowne i jasne. Dodawanie źródeł. Każde po kolei można sobie przeczytać, zobaczyć. Przechwytywanie wyjścia dźwięku. Scena, tekst możemy sobie dodać, jakieś urządzenie do przechwytywania wideo, jeśli mamy Avermedia lub nawet kamerkę, klikamy to, wybieramy sobie daną kamerę. Ja w tej chwili nie mam żadnej, bo mam podpiętą do drugiego komputera, więc tutaj nic wam nie pokażę, ale to jest naprawdę proste, wystarczy czytać. Dobra, to już usuńmy. Bo co za dużo, to niezdrowo, pamiętajcie. Przechwytywanie ekranu też nam niepotrzebne. Dalej, co my mamy dalej? Źródło danych.
źródło danych, czyli możemy, jeśli macie jakieś tam wcześniej zrobione jakieś intro, czy nawet jakiś efekt, jakiś, naprawdę fajnie można to zrobić. Super. Jeśli na stream macie jakiegoś dobrego jakiegoś grafika komputerowego, który się zna, potrafi zrobić jakąś dobrą grafikę, można to fajnie, ciekawie zrobić. Jakiś efekt, jakiś tam błyszczący gwiazdeczek, lekkiej mgły, można to dobrze zrobić. Ja wam pokażę najprościej, jak się da przechwytywanie źródła danych, czyli możemy sobie ustawić jakiś tam najlepszy tekst z wieśka. I on będzie leciał. Pętlę jeszcze ustawmy, żeby on się powtarzał w kółko. Proszę bardzo. Też możemy to jako źródło danych dodać. Można też tutaj zrobić grafikę z takich obrazków. I te obrazki za każdym razem będą się zmieniały i zapętlały. Cholera, ciężko jest to wytłumaczyć. Możemy taką grafikę zrobić, tak? Ale tak jak mówię, do tego trzeba mieć też zdolności. Ja korzystam z najprostszych sposobów i najprostszych rzeczy. O, kurde, można się spocić przy takim poradniku. Dobra. To wydaje mi się, że jest jasne, naprawdę. No, to wystarczy trochę głową ruszyć, no. I naprawdę można to fajnie i ciekawie każdą scenę dopasować. Dobra, jeszcze pokażę wam na przykład jeszcze taki tekst. Ostatni, co nam zostało. Tekst. Piszemy sobie coś. Możemy ustawić opcję czytania tego tekstu, ale nie będę się teraz w to bawił. Kolor tekstu, kolor drugi, zarys linii. Cień. Czyli tak jak w standardowych jakichś tam programach do tworzenia czcionki czy innych rzeczy. Możemy sobie ustawić to tutaj. O, pyk. Proszę bardzo. Pamiętam chyba, że jeszcze można było zawijanie wierszy. Nie, gdzieś było, pamiętam, że ten tekst mógł sobie pan powolutku lecieć. Aha, to chyba nie w tym, tylko w tym tekście. O, tutaj. W tym tekście chyba można sobie zawijać tekst. Gradient. Nie. Dobra. Nie chcę wam już tutaj modać, ale jak widzicie, jest tutaj naprawdę masę możliwości. Dodatkowo pomiędzy scenami możemy sobie efekty przejścia. Tu jest czas trwania tego przejścia, więc ustawmy sobie 1500. Widzicie, jak powolutku? Elegancko to wchodzi nam na ekran. Więc naprawdę jest tutaj masę możliwości i to może wszystko naprawdę profesjonalnie wyglądać. No w tej chwili to nie wygląda profesjonalnie. Ale starałem się wam to pokazać jak najlepiej mogłem. W kolejnym poradniku postaram się wam pokazać, jak ustawić green screena i dodatkowe alerty na naszego streama. Mam nadzieję, że znajdę na to czas, chociaż teraz jest z tym dosyć ciężko. Jeszcze tutaj mamy tryb studia. Ja osobiście z trybu studia nie korzystałem, bo nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ale wiem, że streamując możemy sobie jakby w tle robić różne rzeczy. To usunąć, pyk, ale tutaj dalej będzie to samo. Możemy przesunąć sobie ten czat. Tu będzie to samo. Kurde, ciężko, strasznie ciężko to wytłumaczyć. Dobra, nie będę się dalej kompromitował. Na tym zakończę ten poradnik. Już tutaj do mnie bombarduje jakiś telefon. No dobra, to było na tyle. Zapraszam was oczywiście na kanał, żebyście zobaczyli, co tam rzeźbię, co robię. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Trzymajcie się i cześć. Strzała.